Chluba Twoja, o Izraelu, na Twoich wzgórzach poległa, jakże padli bohaterzy. Gdyż tam splamiona została tarcza bohaterów, tarcza Saula, jakby nie była namaszczona olejem. Przed krwią pobitych, przed tłuszczem bohaterów, nie cofał się nigdy łuk Jonatana, a miecz Saula nie wracał próżno. Jakże padli bohaterzy pośród bitwy, jakże padli bohaterzy, poginęły rynsztunki bojowe. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. To była pieśń żałobna Dawida o Saulu i Jonatanie z drugiej księgi Samuela, z pierwszego rozdziału. A cytuję ją dlatego, że myślę sobie, że jest to bardzo ciekawy sposób przedstawienia historii przez Dawida. Jest to taki, powiedzmy sobie, moment zwrotny w jego życiu, to znaczy coś się kończy, coś się zaczyna. Został namaszczony przez Samuela na króla, wiedział, że nie może podnieść ręki na pomazańca pańskiego. Dwa razy odmawiał podniesienia tej ręki na pomazańca pańskiego, pomimo tego, że mógł go zabić w pewnym sensie bezkarnie, to znaczy bez bezpośrednich negatywnych skutków. Dwa razy zrobił to, odmówił, aby to uczynić. Myślę, że właśnie dlatego, że nie można opierać dobra na źle, to znaczy nie można opierać dynastii Bożej na królobójstwie. To po prostu jest niemożliwe. I jak on wybiera podsumować ten czas? Popatrzcie, jak on mówi o Saulu, jak mówi o Jonatanie, jak mówi o nich. Mówi jako o bohaterach. Tak naprawdę można by nazwać tą pieśń pieśnią o bohaterach, o poległych bohaterach, pieśnią o tych, którzy... No właśnie, o pieśnią o wielkich bohaterach, którzy jednak padli. I myślę sobie, że jest to strasznie ciekawe, patrząc właśnie na jakby nie tylko na... Oczywiście można to strywializować, można po prostu powiedzieć, że był takim manipulantem, że był takim, wiecie, ludzkim oszustem, który próbuje przedstawić coś w lepszy sposób. No ja osobiście uważam, że właśnie jest to pieśń dowodząca jego mądrości, jakiejś dojrzałości, natchnienia Bożego oczywiście też, ale w tym natchnieniu widzę taki, taką lekcję dla nas, żebyśmy właśnie, zamykając czasami może nawet trudne sytuacje w życiu, z ludźmi, którzy gdzieś nam coś zawinili, z ludźmi, którzy zgrzeszyli wobec nas, żebyśmy byli w stanie spojrzeć na to w sposób wyłuskujący to, co dobre. W pewnym sensie jako Polacy mamy taką potwierdzenie w naszej kulturze tej zasady, w tym stwierdzeniu, że o zmarłych się mówi dobrze albo nie mówi nic. Ale tu jest jeszcze coś więcej, to znaczy to nie jest tylko forma, bo myślę, że jakby w polskiej kulturze to wynika z pewnego szacunku do śmierci, do pewnej konieczności, nieodgadnioności tego, do tego, że ktoś coś skończył i jakby trzeba uszanować, że ten człowiek coś skończył. I tu właśnie trochę może jest ten grunt, ale jeszcze coś więcej, to znaczy, że jakby Dawid ze względu na szacunek wobec Saula i Jonatana, ze względu na szacunek wobec ich urzędu, ze względu na szacunek wobec tego, że byli bożymi bohaterami namaszczonymi, wyznaczonymi na prowadzenie Bożego ludu, on ich przedstawia prawdziwie, w tym sensie, że to wszystko, co on pisze, jest prawdą, wybierając nie mówić o pewnych innych rzeczach. I wydaje mi się, że robi to z szacunku, robi to z bojaźni, robi to z takiego rozpoznania Bożego czasu. Bóg tak wybrał, zostało coś zamknięte, ja honoruję, ja błogosławię, ja zamykam w najlepszy możliwy sposób i otwieram coś właśnie w taki, a nie inny sposób, jakby to z tą glebę na to nowe przygotowujące. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo mądrym, czymś bardzo dobrym, czymś, do czego nas też Nowy Testament wzywa, gdy jest powiedziane o tym, żebyśmy właśnie błogosławili swoich wrogów, przebaczali. Nie chodzi tutaj, no właśnie, chodzi tu o to, myślę, żeby po prostu zaczynać nasze życie w Boży sposób. Żebyśmy umieli zaczynać nasze życie w Boży sposób. Są pewnie sytuacje w polityce, gdzie nie można zamknąć pewnych rozdziałów, gdzie trzeba się rozliczyć, nie wiem, są jakieś więzienia, długi i tak dalej.
ale myślę, że w naszym sercu pewne tematy powinniśmy zamykać właśnie w taki sposób, jak to zrobił Dawid. Zwróćcie uwagę, że też u niego nie wszystko się pozamykało. Został przez pierwsze 10 lat królem Judy, później przecież musiał jeszcze walczyć z Iszboszetem, musiał jeszcze czekać na te pewne Boże rozwiązania, ale jakby ta postawa błogosławienia, ta postawa tego, by wybrać to, co cenne i jakby to zachować, wydaje mi się czymś bardzo ważnym. Czy jest to proste? Nie jest to proste. Czy jest to dobre? Jest to bardzo dobre. Życzę Tobie, życzę sobie, żeby ta niedziela, żeby to by... To, że patrzymy na Chrystusa, że patrzymy na Jego łaskę, patrzymy na Jego przebaczenie, patrzymy na miłość Boga Ojca, patrzymy na troskę Ducha Świętego, który nas cały czas przyprowadza do Boga, pomimo naszych grzechów i słabości, żeby właśnie to również skłaniało nas do takiej wyrozumiałości, życzliwości i pewnej łaskawej wybiórczości, tak to bym może bym nazwał. Niech nam Bóg tym dopomaga i niech nas strzeże i zachowuje nasze serce przy sobie, tak jak zachowywał serce Dawida przy sobie. Panie, dziękujemy Ci za to, że właśnie Ty jesteś tym, który uczy nas patrzeć trochę inaczej niż taki bezpośredni sposób takiego bezpośredniego bólu na nasze życie i daj nam łaskę, by właśnie umieć tak spoglądać na to, co się dzieje w nas. Duchu Święty, sam nam tym dopomagaj, Ojcze, przez swoją miłość i Synu, przez swój przekład. Dodawaj nam mocy, abyśmy potrafili w taki sposób na życie spoglądać i tak błogosławić. Z Bogiem i do zobaczenia.